Czas zniszczenia i niepewności co do naszej przyszłości. Ale żeby budować tę przyszłość na mocnych fundamentach, musimy wyznawać to, co dzisiaj po wielokroć było przywoływane. Ta piękna polska triada. Bóg, honor i ojczyzna. Bóg, honor i ojczyzna. Bóg, honor i ojczyzna. Ale jak przechodziliście przed gmachem Rady Ministrów, tam na frontonie jest tylko napis, wiecie jaki? Honor i ojczyzna, a nie ma Boga. I tak długa Polska będzie poszkodowana, jeżeli na ten fronton nie wróci Bóg, ale nie tylko w napisie, ale i w naszych sercach. I ojczyzna. Kochani, dla nas najważniejsza jest Rzeczpospolita, nasza ojczyzna. I jeżeli chcemy budować przyszłość, tę piękną przyszłość dla naszych kolejnych pokoleń, to też jest dobrze poznać przeszłość i wyciągać z niej odpowiednie wnioski. Nie muszę wam mówić, jak kategorycznie przeciwstawiałem się wyprzedaży majątku polskiego. Tak, słuchajcie, przemysł, banki, media, handel, proszę państwa, oddano obcym korporacjom. Tak, Polakom spadele, a im handele. No tak gospodarować nie można. Szanowni Państwo, dzisiaj mija 20. rocznica, kiedy na Placu Zwycięstwa, dzisiaj Piłsudskiego, zorganizowałem wielką manifestację przeciwko wyprzedaży Zakładu Energetycznego, Warszawskiego Zakładu Stoen. Tak, przygotowali sprzedaż tego zakładu dla niemieckiej firmy RWE. Czy sobie wyobrażacie, jak można sprzedawać zakład energetyczny w stolicy kraju? Hańba! To powstańcy warszawscy w grobach się przewracali, słysząc i widząc, co robią rządzący z naszym majątkiem. I wiecie, ile przybyło na tę manifestację posłów? No? Ilu? Ani jeden! Wszystkich zapraszałem. Plakaty rozwiesiliśmy w Warszawie i nie przyszedł ani jeden poseł, by bronić majątku. Tak. Ale muszę powiedzieć, bo tu jest dużo młodzieży i macie może jedyną okazję, żeby usłyszeć bezpośrednio od uczestników tamtych czasach słowa prawdy. Przygotowanej w Sejmie uchwale napisałem i sprzeciwialiśmy się sprzedaży Stoenu i tak zwanej grupy G8. A grupa G8 to była skonsolidowana północna część energetyki w Polsce. Północna część. Wiecie, dla kogo ją przygotowano? Dla pana Jana Kulczyka, który chciał stworzyć most energetyczny pomiędzy Kaliningradem i Berlinem. Wyobrażacie sobie? To jest niewiarygodne. Nie będę ponad miarę tutaj rozwijał spraw z przeszłości. Sami wiecie, ile mnie kosztowało choćby to, że wywalczyliśmy polski cukier. Sprzedawano za pół darmo, tak, sprzedano małego Fiata Włochom z dopłatą, sobie wyobrażacie, na Radzie Ministrów się temu przeciwstawiałem, ale to było rzucanie grochem o ścianę.
kochani, jest czas szczególny. Przyszłe wybory zdecydują o tym, czy Polska będzie prawdziwa, niepodległa, czy też będzie pod nóżkiem możnych tego świata. Żadną miarą do tego dopuścić nie możemy. 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 Dlatego słuchajcie, patrząc w przyszłość, znając przeszłość i bolesne doświadczenia dnia dzisiejszego, powołujemy taką inicjatywę Pokój i Dobro. Pokój i dobro muszą zwyciężyć i zwyciężą. Pokój i dobro. Pokój i dobro. Pokój i dobro. A teraz podajmy sobie dłonie, brat z bratem, sąsiad z sąsiadem i podnieśmy je wysoko, na znak zwycięstwa. Wysoko! Wysoko! Tak! A zwycięstwo będzie nasze! Zwycięstwo będzie nasze! Odzyskamy Rzeczpospolitą i będziemy jej najlepszymi synami i córkami. Szczęść Boże! Szczęść Boże Polsce! Dziękuję! Ale nagrywałeś jak tamten, nie, było nas widać normalnie, ja widziałam. Drodzy Państwo,